twarożek i rzodkiewka. Twarożek. I dużą czarną herbatę. Może to w zestawie jakoś, nie wiem jak to tam. A, jest, widzę. Duet McMuffin plus gorący napój. To takie coś poproszę. Hejka kochani, witajcie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest niedziela, my wczoraj w nocy, o 2 w nocy przyjechaliśmy do domu z Włoch, z lotniska. I dzisiaj rano ja się umówiłam na 10 na paznokcie, więc właśnie jedziemy razem na paznokcie. I z racji tego, że wczoraj w nocy wróciliśmy, to nie mieliśmy nic w lodówce i nie mogliśmy zjeść śniadania, a jest niedziela, więc wszystkie sklepy są pozamykane. I Jerzy dzisiaj od rana jeździł i szukał jakiegoś otwartego sklepu i wszystko było zamknięte, więc pojechaliśmy do najlepszego możliwego sklepu. I kupiliśmy sobie śniadanie i teraz właśnie w drodze na paznokcie sobie zjemy. Także tak zaczynamy dzień i no, widzimy się później. Minimalistyczne z kropeczkami granatowymi. Takie króciutkie. Króciutkie, bo mam takie króciutkie, bo ja bardzo skubię paznokcie i zawsze mam takie. A kiedyś nie skubałaś w ogóle? Kiedyś nie skubałam, ale nie wiem, jakoś tak ostatnio już zawsze się mam przez. Tak. Bo takie ładne są, takie dłuższe są. A takie też są piękne. No to są takie mini. No, no i mam takie mini z kropeczkami. No i bardzo mi się podobają. Chciałam właśnie taki minimalistyczny, ale z takim delikatnym akcentem kolorystycznym. Także podobają mi się. A my w ogóle jedziemy nowym samochodem. Mamy nowy samochód, znaczy Jerzyk ma nowy samochód. Nie, no my mamy. No ty masz nowy samochód, bo ja mam przez to też nowy samochód, ale stary samochód. Bo mieliśmy. Ale to jest nasz wspólny. No tak. Niby tak. No bo mieliśmy jedną Skodę Fabię i jeździliśmy nią razem i teraz Jerzyk sobie kupił nowy samochód. Nam kupił. Nam kupił. I to jest Skoda jaka? Karoq. I teraz Jerzyk ma tą, a ja mam Fabię. I mamy w końcu dwa samochody i w końcu będę mogła wszędzie jeździć samochodem i bardzo się cieszę. No i ten samochód też jest bardzo, bardzo fajny, wygodny, szybki, jest SUV-em. Ja lubię SUV-y, bo jest tak wyżej się siedzi i wszystkie doły. Jest wygodny, bo jest duży, więc na wszystkie podróże już nie trzeba będzie pożyczać samochodu. Tak. Od twojego taty na przykład, tylko tak. Wsiadamy i jedziemy. Tak. Także ma to swoje plusy. Dobra, jest fajnie, jakichś Peugeotów, nie Peugeotów. Tak jak do Norwegii, przecież nie mieliśmy własnego samochodu. No tak. Tylko z firmy zabrane, a teraz mamy już własne na wszystkie okazje. No, także bardzo się cieszę. No i teraz sobie nim właśnie jedziemy. Musiałam jeździć metrem, już miałam tego dość. A teraz w końcu jutro będę mogła normalnie wsiąść samochodem.
samochodu o dowolnej godzinie pojechać, wrócić też samochodem, niezależnie. To jest świetne uczucie. Mm. Odpala sobie jakiś podcast, bardzo fajnie. Ja uwielbiam jeździć samochodem. Mm. No tak, bardzo fajnie. No, bardzo fajnie. Bardzo wciągający, mega ciekawy, inspirujący, naprawdę świetnie zrobiony. I w ogóle to przedstawienie tej marki, tego całego marketingowego działu i tego wszystkiego, to było mega, naprawdę wciągające i no super film, bardzo, bardzo Wam polecam. Teraz jedziemy do Patryka, żeby mu pokazać samochód. A potem do Wojtka, żeby mu pokazać samochód. I taki mamy wieczór pokazywania samochodu. Jak Ci się podoba, Patryniu? Nie, no bardzo fajny, bardzo komfortowy. Elegancko. Ładny, 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 duży. Wojtek, co uważasz? Tak, wszyscy zazdrościmy. O nie. Auto pierwsza klasa, będziemy dużo nim razem jeździć. Będziemy jeździć. Na będziemy jeździć bardzo na wakacjones teraz. Bardzo no. Fajne wyposażenie. Na jakiegoś tripa trzeba pojechać. No. Trzeba. No właśnie. Nie ma tak z kodułu, nie? Weszliśmy właśnie do domu i tym samym chciałam się już z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym. Pa!